Hej, cześć, witam was w pierwszym odcinku nowej serii. Oczywiście to jest FIFA 17 Ultimate Team. Przepraszam, że tak długo nie było filmów. Z paru prywatnych powodów, nie będę ich zdradzał, ale jak widzicie, tutaj skład jest w 90% z Juventusu. To oczywiście większość zawodników jest na wypożyczeniu. Wykonałem sobie wyzwanie paczkowe, 14 zadań. No i dobra, no i oczywiście jest Dybala na napadzie z wypożyczenia, 7 spotkań. Niestety w rzeczywistości nabawił się kontuzji kostki, skręconej lekko. I prawdopodobnie nie zagra z Barceloną w rewanżu. Dlaczego ten skład? No bo to co ja zobaczyłem, to jak u siebie pokonali Barcelonę w Lidze Mistrzów w 1/4 spotkania na Juventus Stadium. Po prostu czapa z twarzy mi wypadła. To co Dybala zrobił w 15 minut, to jest po prostu cud marzenie. To jest jak młodszy Messi sprzed 9 lat. To jest cudo. Nie, on ma 22 lata, czy jeszcze urodzin nie miał. Ale dobra, reszta składu to jest tak. Beto Norberto. Brzmi trochę po włosku. Bramkarz kiepski, ale no kogo innego miałem dać? No powiedzcie mi. To jest drugi bramkarz, ale dałem go na obronę. Emil Audero. 97 rocznik, czyli mój rocznik. Ale on już ma 20 lat. Jest Daniele Rugani. Propsuję tego obrońcę, bo nim grałem wielokrotnie. Dalej. Federico Mattiello. 4 gwiazdki słabszej nogi, 3 gwiazdki sztuczek. Mógłby być nawet na pomocy. Tutaj kolejny lewy obrońca, ale jest na lewej pomocy i chyba ich zamienię nawet, bo ten jest szybszy, szczerze mówiąc, i ten ma więcej strzałów, czyli on będzie na obronie. Paolo de Celi, nie wiem jak to się czyta, no ten to już ma swoje lata, 31 lat. Jest następny Rolando Mandragora, mój rocznik. Tego jeszcze urodzin nie miał, czyli ja będę miał przed nim 22 maja, ten będzie miał 29 czerwca. Kolejny złoty tym razem, Mario Lemina. Fajny zawodnik, w jednym meczu to nawet dwie brameczki strzelił. Mimo tego, że on nie jest napastnikiem i nie jest on bardziej takim ofensywnym, ale jest takim pośrodku, trochę defensywa, trochę ofensywa. Następny pomocnik Thomas Rincon. Też spoko zawodnik, ale on jest takiej średniej klasy, prawie przeciętnej. Tutaj ich nie będę mówił, bo znacie wszystkich, Riyada Mahreza i Hektora Bellerina. No i jestem wspomniany Dybala. A ławka rezerwowych to nie przejmujcie się tym, bo to jest wszystko oczywiście wykupione za punkty klub. Dobra, no i co można innego powiedzieć? Możemy zacząć ligę, 10. najgorszą możliwą ligę. Ale zanim to zrobimy, to chciałbym sobie otworzyć paczkę. Zobaczymy jakie będziemy mieli szczęście przed spotkaniem. Okej, otwieramy paczkę. Co w niej będzie? Jest złota świecąca, jedna flara. I Dawid Villa, który w ostatnim meczu strzelił z połowy boiska. Tak, to jest akurat fakt. Jeszcze 82 overola. O, ciekawie będzie. Będzie bardzo ciekawie. Dawid Villa. Jest jeszcze Bojko, ukraiński bramkarz Malagi. Zresztą mam nawet herb Malagi. Jest litwiński bramkarz Karcemarkskas. Tak, połamie sobie język. Z Osman Lisporu, które odpadło w Lidze Europy. No i dobra, mamy kontrakty, menedżerskie kontrakty, zespołu plus 30 i to bardzo dobrze. No i dobra, mamy jeszcze wyjazdowe koszulki Szkocji, bardzo fajnie. Wiecie co, to wszystko sobie wyślę do klubu, a później będziemy się rozkminiać co dalej z tym ja zrobię, więc wszystko do klubu. Co nasz zawodnik ma? O, fajnie. Ma Petera Croucha, ma Andrea Belottiego, ma Akre, a reszty już nie będę kojarzył. To jeszcze jest jakiś włoski z tego całego Sportingu Lizbona. A, oczywiście moją taktyką będzie wysoki pressing i
defensywny. I zaczynamy. Zaczynają, liczymy na Mario. Lemina jest pierwszy. O kurde, ale ich tutaj jedzie Lemina. Uderzenie? Druga minuta i Paulo chciał powiedzieć. Mario Lemina na 1-0 w drugiej minucie. Jak ich wszystkich prześcignąłem w stylu kick of glitch. I jeszcze po łapie bramkarza odbiło się i wpadło do siatki. Pierwszy gol Mario Leminy. Podanie, okej. Mandragora, Mandragora. Może jego pokona. Może on strzeli. Jest, Mandragora 2-0. 39 minuta, niemalże 40. I srebrny pomocnik, drugi pomocnik strzela gola na 2-0. Dybala nic nie gra w tym spotkaniu. To bądźmy sobie szczerzy. Jest, Rolando Mandragora na 2-0. Ruszamy Rinconem. Jest, pięknie, przebił się Rincon. Rincon. Rincon 3-0. I powiedzcie mi, trzech pomocników, trzy gole, a Dybala siedzi cicho. To jest podejrzane. Trzech pomocników Juventusu strzela po jednym golu w pierwszej połowie spotkania, a Dybala nic. Thomas Rincon. Jedziemy. Podanie może teraz Dybala nie strzeli. Jest Paulo Dybala. I 4-0. I w końcu on strzelił. Chyba jeszcze się odbiło od bramkarza, bo tak słyszałem bardzo mocno. Tak, od ręki bramkarza. A Paulo Dybala wykończył to w 58 minucie na 4-0. Te 3 punktów. Dobra. No, zastanawia się, czy nie strzelać. I bardzo dobrze. Pierwszy mecz 4-0. Już blisko. I co tu można powiedzieć? 4 zawodników Juventusu, zaczynając od Leminy, Mandragory, Rincona i skończąc na Dybali, który zresztą też fajnie strzelił, ale patrzcie! Bramkarz na pozycji środkowego obrońcy, man of the matchem. Jakim cudem, przepraszam bardzo. Asysta. Asystował tak, Dybala, Rincon, Bellerin i Audero. Tak, Audero asystował. Można. Bardzo fajnie. No mój tutaj przeciwnik niestety no zbytnio nie mógł mi zagrozić. Ale tak, Mares tutaj słabo widoczny, chyba najsłabiej. No i bramkarz, ale on wyciągnął 4 razy. Jego bramkarz wyciągnął 9 razy. O dziwo, ale jednak nic mu to nie pomogło. Więc bardzo fajnie. Dostajemy tak, 4, ło! 758 końców. A, bo jeszcze oczywiście premia do monet EASFC. Tak, bo sobie to wszystko wykupiłem. Prawie wszystko. Na jednego mi jeszcze zabrakło, ale resztę wykupiłem. No i można wygrać. I teraz tak, dalej. 3 punkty. I myślę, że możemy spokojnie powiedzieć, że damy radę zbudować teraz coś konkretnego. Teraz sobie otworzymy jeszcze jedną paczkę za 100 FIFA pointsów. Dobra, otwieramy paczkę. I zobaczymy, co tu trafimy. Bo raczej nie będzie to jakiś przydatny traf. No właśnie. Horta. Czy ja pierwszy raz widzę tego zawodnika? Benfiki Lizbony? Coś mi się wydaje, że właśnie tak. Okej. Okay. Co jeszcze żeśmy trafili? O, mamy Islę. Isla się przyda. To jest włoski klub. I teraz tak, zastąpimy go za najsłabszego Martiala. I on sobie będzie u nas grał w następnym spotkaniu. Ale on nie należy do Juventusu, żebyście sobie nie pomyśleli. Teraz tak, co my jeszcze tu mamy? O kurde, ile kart kondycji, masakra. Sobie to wszystko potem posprzedaję poza
materiałem. No, reszta do klubu. No i okej, możemy się już tu pożegnać. Skład Juventus Sempre dał sobie radę z pierwszym przeciwnikiem, wygrywając 4-0, mógł być 5, a nawet i 6. No ale nie dało rady. No i co można powiedzieć? Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Dajcie ocenę i powiedzcie, co sądzicie o tej serii. Oczywiście ta seria z budowaniem Juventusu jest nawiązaniem do tego, że w FIFA 14 moje początki FIFA to właśnie Juventus Turyn, więc chciałbym do tego jakby wrócić, oczywiście na tym koncie. No to trzymajcie się, na razie, yo!